Jest to okres Adwentu. Adwentu. Cóż to znaczy Adwent? Młodzieży już nie ma, my dorośli prawie wszyscy wiemy. Adwent, to słowo, pochodzi od łacińskiego, a greckim jego odpowiednikiem jest paruzja. Dlatego właśnie nasze konspekty są tak zatytułowane. Boży plan dziejów. Program na drugi Adwent albo na paruzję. I my zaczerpniemy ten program z listu do Tesaloniczan. Z pierwszego listu do Tesaloniczan i z 5 rozdziału. Otwórzmy ten fragment. Ci z nas, którzy bywają tutaj w miarę regularnie, uświadamiają sobie, że ten konspekt jest po części znany. I słusznie. Bo chciałem i do nas, którzy tu bywamy niemal regularnie, i tym, którzy bywają tutaj od czasu do czasu, a może są dzisiaj pierwszy raz, powiedzieć, że program rozważań w naszej wspólnocie jest logiczny. Te rozważania są z sobą powiązane, jeżeli ktoś śledzi to uważnie. Rozmawialiśmy jakiś czas temu o Bożym planie dziejów, bo to jest ważne. Chcemy wiedzieć, w oparciu o Pismo Święte, w jakich czasach żyjemy. A żyjemy w czasach, kiedy wypełniają się proroctwa. Nie wszystkie proroctwa Pisma Świętego jeszcze się wypełniły. Wypełniają się. I my jesteśmy świadkami tego w dzisiejszych czasach. Stąd rozważaliśmy wówczas ten Boży plan dziejów. On zawsze łączy się z proroctwami. A zatem sięgamy do proroctw biblijnych i tak czyniliśmy. Ale też korzystamy z tego daru, przywileju prorokowania, który Bóg pozostawił Kościołowi. Prorokowania, które obejmuje szczegóły naszego życia. Nie wszystko jest w Piśmie Świętym zapowiedziane. Niektórzy prorocy Pisma Świętego mówili, ale ich pisma czy ich słowa nie znalazły się w Piśmie Świętym na tyle, aby stworzyć księgę. Byli też prorocy, którzy prorokowali na daną okazję. I właśnie gdy my w modlitwie siadamy przed Panem, bądź klękamy przed Panem i zaczynamy z Nim rozmowę, zaczynamy Go pytać o życie, o czasy, to On nam daje swoje odpowiedzi. Daje nam też zrozumienie Pisma Świętego w tej kwestii. Tutaj w naszym konspekcie znajdujemy 7 przykładowych zasad życia, bo o ile pamiętamy, kiedyś właśnie serię 7 spotkań zakończyliśmy tymi 7 zasadami. One nie będą dzisiaj rozważane, są dla przypomnienia. Jeżeli po dzisiejszym rozważaniu uznasz, że powinieneś sięgnąć do którejś z nich, to właśnie zapraszam. Niżej też, na pierwszej stronie, jest ten Boży plan dziejów, ten schemat znany nam sprzed miesięcy. Nie będę go też omawiał. Łączył się on z naszym postępowaniem. Powiedzieliśmy wówczas, że postępowanie, które budzi podziw i uznanie, będące skutkiem stawania się sobą w Chrystusie, jest możliwe dla osób, które dzięki Bożej łasce, przez wiarę równą zaufaniu i wierności, stali się nowymi ludźmi. Postępowanie jest sprawą tożsamości, a nie systemu przykazań. Najpierw człowiek musi stać się kimś, aby jakoś postępować. I wszystko to, co na tej stronie mamy i czego nie będziemy omawiać, bo już jest omówione i nawet zarejestrowane w internecie, prowadzi nas do ostatniego zielonego paska na tej stronie.
program na paruzję albo program na drugi adwent. Piąty rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan. A o czasach i porach, bracia, a kiedy apostoł Paweł i kiedy w starożytności pisano bracia, to chodziło o braci i siostry, o kobiety i o mężczyzn. Ladies and gentlemen, to ówczesny zwrot grzecznościowy. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby wam pisać. Szczerze mówiąc, szkoda, że Paweł tak napisał, bo chętnie bym wówczas był w Tesalonice i usłyszał, co on im powiedział, żebym mógł teraz powiedzieć, faktycznie, nie ma potrzeby, już to słyszałem. Ale my tego nie wiemy, musimy się po części domyślić z tego listu do Tesaloniczan. Nie ma potrzeby wam pisać, sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Cóż to jest ten dzień Pana? Dzień Pana to jego wkroczenie w bieg wydarzeń świata. To jego wkroczenie w bieg wydarzeń świata. Jeżeli ktoś z was korzysta z przekładu dosłownego, to może odnaleźć tam kilkanaście wersetów, które skierują nas do różnych opisów Dnia Pana. Pan wkroczył w historię pierwszy raz na ziemiach Izraela, gdy urodził się w Betlejem. Dziś jesteśmy w okresie Adwentu. Przygotowujemy się. Ale to nie jest wszystko, co łączy się z chrześcijaństwem. Bo dla nas, choć ważna jest historia, ważniejsza jest rzeczywistość i to, że my jesteśmy w okresie drugiego Adwentu. Oczekujemy na jego paruzję, na jego przyjście, na ten dzień Pana. Obracamy konspekt na drugą stronę. Czytamy tutaj, sami dokładnie wiecie, a zatem o tej paruzji, czyli przyjściu Pana, co my dokładnie wiemy? Sięgnijmy do tekstu. Wiemy z tego tekstu dokładnie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Z dniem Pana, z przyjściem Dnia Pana łączy się element zaskoczenia. Pomyślmy o tym. Ilekroć w nasze myśli wkradają się wątpliwości, czy on aby przyjdzie? Może jednak nie. Może to wszystko jest bajka. To właśnie to jest elementem zaskoczenia. Pan przyjdzie w chwili, gdy wszyscy mogą powiedzieć, teraz na pewno nie. Czekamy na inną porę. Będzie w tym element zaskoczenia. Nas, chrześcijan, też do pewnego stopnia, bo przecież żyjemy w świecie, w którym ta prawda nie zostanie ujawniona. Pozostanie nadal i do końca to nieoczekiwanie, to zaskoczenie. Dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Ale Paweł pisze coś więcej. Pisze do tych, którzy sięgają do jego listu. Ci, którzy nie sięgają, dla których Pismo Święte jest kompletnie obojętne. Nie wiedzą żadnego, nie znają żadnego szczegółu. My wiemy, że ten dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy, gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo. Wtedy niczym bóle narodzącą kobietę przyjdzie na nich nagła zguba i nie umkną. A zatem dzień Pana przyjdzie, gdy na świecie będzie gorący temat, pokój i bezpieczeństwo. Myślę, że to nam coś przypomina, ale i w tym jest element zaskoczenia. Bo gdzie mają mówić o tym pokoju i bezpieczeństwie? Na całym świecie? Czy na ziemiach Izraela?
i w którym momencie tej całej wrzawy o pokoju i bezpieczeństwie przyjdzie nasz Pan. To jest i dla nas element zaskoczenia. A dla tych, którzy nie sięgają do Pisma Świętego, jest to element całkowitego zaskoczenia. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, to może jeszcze nie teraz, ale uważaj na zaskoczenie. Czytamy tu dalej, że ten dzień będzie nagły. Czytamy, że będzie powszechny. Nie będzie się odnosił tylko do wierzących, tylko do przyjaciół Pana Jezusa. Ten dzień Pana dotknie każdej żywej istoty. A z przykładu dosłownego dowiadujemy się jeszcze, że to przyjście Pana będzie Jego osobistym przyjściem. Będzie przyjściem namacalnym, widzialnym, niespodziewanym, triumfalnym i chwalebnym, rozstrzygającym o losie ludzi, naszym też. Warto poczytać w tym względzie list do Koryntian. Będzie z martwych wzbudzające, będzie to przyjście otwierające wieczność. Oto nasz Adwent, drugi Adwent, czyli paruzja. Ale zwróćmy teraz uwagę na słowa zachęty i odnieśmy je do siebie. W tym kontekście nieoczekiwaności i ogromnej powagi przeczytajmy te słowa, bo one nas dotyczą, wszystkich tu siedzących i wszystkich obserwujących nas w internecie. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Oczywiście nie ma tu sprzeczności, dla nas on też do pewnego stopnia będzie zaskoczeniem, pominąwszy te informacje, które mamy i w tym fragmencie, i w innych fragmentach prorockich Pisma Świętego. Wy wszyscy, i teraz zobaczcie, jak my tu jesteśmy określani, wy wszyscy jesteście synami światła, synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Nie śpijmy więc, jak pozostali, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Bo ci, którzy śpią, śpią w nocy. A ci, którzy się upijają, upijają się w nocy. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, jako ci, którzy przywdziali pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Słowa zachęty dla nas. Wykorzystajmy je. Dziewiąty wiersz mówi nam, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew. On jest po naszej stronie. On chce naszego powodzenia. On chce spotkania z nami. Nie przeznaczył nas na gniew, ale na zachowanie zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oto Jego wola. Wykorzystaj tę wolę. Wykorzystaj tę wolę. Wszystkie te słowa, czy On mnie kocha, wszystkie te wątpliwości, czy On mnie kocha, czy On jest dla mnie, czy On chce mnie, czy mam u Niego szansę. Oczywiście, że tak. Tu jest czarno na białym. Nikt nie potrafi inaczej zrozumieć tych słów. On umarł za nas, mówi 10 werset, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, żyli razem z Nim. Dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co zresztą czynicie, mówi Paweł, ale podkreśla to, bo on ma ten styl, że zawsze chce więcej. A teraz program na ten czas paruzji, na ten czas oczekiwania drugiego Adwentu od 12 wersetu. Prosimy was również, bracia,
abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, przewodzą wam w Panu i upominają was. Miejcie takie osoby w wielkim poważaniu. Darzcie je miłością ze względu na ich pracę. Zachowujcie też pokój między sobą. Większość tych wersetów odnosi się między innymi do mnie, więc oczywiście nie będę ich komentował, pozostawiam to wam, ale to ostatnie zdanie. Zachowujcie też pokój między sobą. Czas oczekiwania na przyjście Jezusa powinien być dla nas czasem pojednania, czasem pokoju. Czy pojednanie i pokój goszczą w twojej rodzinie? Mężu, żono, młodzieży, nastolatkowie, czy w waszym domu jest pojednanie? Czy w waszych domach panuje pokój? W tym czasie oczekiwania na Jego przyjście możemy o to zadbać. To ważne, żeby dom był wysprzątany i na stole postawione, ale ważniejsze, żeby w sercach był ład, w myślach był ład, żeby dom pachniał nie pachnidłami świeczek, ale by pachniał jednością, pokojem. Dalej czytamy od 14 wersetu: wzywamy was natomiast, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie lękliwych, wspierajcie słabych i miejcie cierpliwość dla wszystkich. Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze starajcie się o to, co dobre we wzajemnych stosunkach i dobre dla wszystkich. Zastanawiamy się, dlaczego jeśli tak należymy do światła, to potrzebne są nam zachęty. Ale właśnie te wersety, 14 i 15, są odpowiedzią. W jakiś sposób w gronie tych braci i sióstr, w tym kościele w Tesalonikach, byli najwyraźniej różni ludzie. Różni ludzie, na różnym poziomie, na różnym etapie duchowego rozwoju. A wspólnota kościoła nie jest od tego, by ludzi kołysać do snu. Zbawienie nie jest sprawą teologicznych formułek. Jest sprawą twojej więzi, osobistej więzi z Jezusem Chrystusem. Nie jesteś zbawiony przez to, że tak głosi system teologiczny, ani że tak powiedział pastor, bo on może bardzo niewiele wiedzieć, ale Bóg zna twoje serce. I ten czas Adwentu powinien być czasem, kiedy otworzysz przed Nim swoje serce. Niech nasze spotkania służą przygotowaniu się na spotkanie z naszym Panem. Ale też ten 14 i 15 werset mówi coś ważnego, co być może jest istotne w tej części Polski. Mianowicie, kochani, jesteśmy odpowiedzialni za naszych braci i za nasze siostry. Jesteśmy odpowiedzialni. Do nas też odnosi się pytanie, Boże, gdzie jest brat Twój? W tej części świata my lubimy troszczyć się o siebie i lubimy przechodzić obok innych. Niech się troszczą o siebie. Cały ten obecny system polityczno-ekonomiczny jest zbudowany na tym, że każdy robi sobie dobrze, nawet za cenę tego, że się z drugim pogryzie. Ale nie tak jest w Nowym Testamencie. Jesteś odpowiedzialny
za swojego brata i za swoją siostrę. I może właśnie ten czas oczekiwania na drugie przyjście, na tę paruzję, jest czasem spotkań i odwiedzin. Nie tylko czasem stania w kolejkach. Nie rób sobie tylko dobrze. Zrób też innym dobrze. Nie tylko materialnie, ale choćby przez upomnienie, przez zachętę, przez nawiązanie relacji, znajomości, zaprzyjaźnienie się w kościele, do którego chodzimy i możemy się w nim nie znać przez lata. Taki Kościół to nie jest wspólnota Jezusa Chrystusa, tak na marginesie. A zatem może ten czas jest czasem spotkań. Pamiętamy, że tu mówimy o drugim przyjściu. Niedziele adwentowe mamy 4. Za tydzień jest ta świąteczna. Akurat w tym roku to się jakoś tak układa, że ta najważniejsza jest w środku tygodnia. Ale ogólnie tego adwentu drugiego, tej paruzji nie znamy. Więc możemy to sobie przedłużyć na styczeń, kiedy mamy okres modlitwy i postu. I może ten okres modlitwy i postu być zachęceniem dla każdego z nas, by nie zmodlić się tylko o siebie, ale by potworzyć chociaż grupki modlitewne w 2 osoby, 3, 4, 5, poznać się, tam podejść i powiedzieć: słuchaj, w tym roku chcę się modlić razem z tobą. Chcę, żebyś uczestniczył w naszych spotkaniach. Niech to będzie czas spotkań, czas odwiedzin. I dalej, od 16 wersetu. Zawsze się radujcie. Czynimy to? Życie niesie wiele przykrości, więc możemy sobie powiedzieć: dobrze ci tak mówić, zawsze się radujcie. Trudno mi się zawsze radować, ale radość jest też sprawą punktu widzenia. Punktu widzenia. Kiedyś ktoś wspominał o gronie bardzo bogatych ludzi, tak bogatych, że potrafią mieć jakieś własne, ogromne łodzie, jachty i pływać nimi. Zawsze mi się to wydawało stratą czasu, ale są tacy. I mówię, że przechodząc między tymi bogatymi grupami, zawsze napotykał na kogoś niezadowolonego, właściwie wszyscy byli niezadowoleni, bo gdzieś na ich jachcie był jakiś pył, bo gdzieś coś nie działało. I tam, gdzie wydawałoby się, że ludzie powinni być najszczęśliwsi, byli nieszczęśliwi. Bo radość jest sprawą punktu widzenia. Zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie. Za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. I tu jest ten klucz. Czy umiesz w tym położeniu, w jakim jesteś, odkryć Bożą wolę dla siebie na ten moment? Nie jesteś skazany na miejsce, w którym jesteś, na dożywocie. Ale tajemnica wdzięczności i szczęścia polega na tym, by cieszyć się tym, co się ma, wtedy, gdy się to ma. Bo zawsze tak nie będzie. Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a kierujcie się tym, co szlachetne. Trzymajcie się z dala od wszelkiego rodzaju zła. Znowu sięgam do przekładu dosłownego: ducha nie gaście albo nie tłumcie, nie blokujcie, nie ograniczajcie. Niech ten czas Adwentu będzie czasem przemyśleń. To jest program. Że przemyślę to, co mówi Duch. Otworzę się na Jego głos. Tu jest mowa o proroctwie. Dar prorokowania łączy się z objawieniem. Objawienie to może odnosić się do poznania Chrystusa, natury naszego uczestnictwa w Jego duchu, do kierunków rozwoju Kościoła, kierunków duchowego życia. Daj sobie czas na przemyślenie tego.
staramy się tutaj co 3 lata formułować nowe zasady, nowe jakby punkty, zwykle 3 na kolejne 3 lata. I teraz jesteśmy w trakcie takiego okresu, ale z nowym rokiem rozpoczynamy ostatni rok. Ten rok czy okres, kiedy mówimy, kiedy hasłami, tymi myślami przewodnymi jest Chrystus rdzeniem życia, Kościół pełnią życia, misja naszą pasją. Czy te hasła pod koniec przyszłego roku będą rzeczywistością nas wszystkich? Kościół to jest dzieło zbiorowe. To nie jest dzieło pastora, służb muzycznych i technicznych. To jest dzieło zbiorowe. Wszystkiego doświadczajcie, a kierujcie się tym, co szlachetne. Słowa te mogą odnosić się do proroctw, ale też z pewnością są dyrektywą, że chrześcijanin nie jest zachowawczy, że dziecko Chrystusa to nie konserwatysta, który się tak urodził i tak umrze. Chrystus otworzył nam wszechświat. Doświadczaj i trzymaj się tego, co szlachetne. I właśnie ten okres powinien być czasem przemyśleń dla nas wszystkich. To jest właśnie program na ten czas. I czytajmy dalej. 23 wiersz. A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci. Niech cały wasz duch, dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten, który was powołuje, jest wierny. On też tego dokona. Bracia, módlcie się również za nami. Pozdrówcie wszystkich braci świętym pocałunkiem. Zobowiązuję albo zaprzysięgam, zaklinam was wobec Pana, aby ten list został odczytany wszystkim braciom. I wiecie co, jak to czytałem, tak sobie pomyślałem, chyba spełniam pragnienie Pawła, że go dzisiaj tutaj czytam, chociaż jeden rozdział. Bo on by tak chciał, żeby ten list był odczytany w Poznaniu. Łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, niech towarzyszy waszym poczynaniom. Niech ten okres drugiego adwentu, okres przed paruzją, będzie też czasem decyzji. Decyzji. Decyzji, by posunąć coś w naszym życiu, wiedząc, że mamy Boga po swojej stronie. Że mamy Go jako Boga łaskawego. 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 Czy dociera to do nas? Łaskawego. I teraz SMS, czyli to, co szczególne, mierzalne i sprawdzalne. Ułożyłem to w 3 takie, może chwytliwe słowa. Na wiedzę, odwiedzę, przysiedzę. Więc właśnie może nawiedź którąś z tych swoich słabości teraz w okresie Adwentu. Odłóż tam to wszystko inne. Poświęć temu mniej czasu. Chrystus nie przyjdzie po twój obiad, kolację, przyjdzie po ciebie. To zostanie. Reszta zostanie. Więc skup się na czymś, nawiedź którąś ze swoich słabości i tak jak tu czytaliśmy, może to jest ten czas przemyśleń i czas decyzji, żeby coś z tym zrobić. Właśnie odwiedzę innych. Napisz do kogoś list. Przeproś. Poproś o przebaczenie. Wyjaśnij coś. Przygarnij kogoś. Zacznij ten nowy rok inaczej. Odwiedź innych. I przysiedzę nad moimi sprawami, może odkładanymi na później, na jutro,
Droga jutro prowadzi do miasta nigdy. Przysiądź, załatw choć jedną sprawę, bo my żyjemy w ciekawym okresie, tym ze schematu, zakreślonym tą czarną elipsą, końcowym, przed przyjściem Pana, wobec którego nic nie jest ważne, wobec którego nic się nie liczy. On jest wszystkim we wszystkim. On oferuje nam w swojej łasce przyszłość, wieczność ze sobą. Powstańmy do modlitwy.